Święto Niepodległości w Bogatyni to także sportowe wydarzenia. Wśród tych, które zaplanowano, były między innymi zawody na strzelnicy. Ostatnia edycja zgromadziła sporo amatorów broni. Wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, setna rocznica odzyskania niepodległości przez Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Z racji tego właśnie niesamowitego wydarzenia postanowiliśmy jako Ośrodek Sportu i Rekreacji i Sekcja Szczelectwa Sportowego zorganizować zawody szczeleckie z broni pneumatycznej we wszystkich kategoriach, no niemalże możliwych, tak? Czyli młodzież do 15 roku życia, chłopcy, dziewczęta do 19 roku życia, młodzież szkolna oraz dla osób dorosłych. Dodatkowo osoby dorosłe jeszcze strzelają z pistoletu pneumatycznego. Na koniec całych zawodów przeprowadzimy taką jeszcze jedną konkurencję, tak zwany Złoty Strzał Niepodległości, czyli tylko u nas, tylko dzisiaj, tylko teraz. Dla zwycięzców przygotowaliśmy tutaj piękne puchary, dyplomy oraz nagrody w postaci słodkości. Zawody rozegrano w 8 kategoriach wiekowych, a do dyspozycji uczestników był karabin i pistolet. Zasady są dla zainteresowanych oczywiście proste. Chodzi o to, żeby oddać jak najbardziej celny strzał. Zawodnicy, którzy startują w dzisiejszych zawodach, na początku mają 10-minutowy okres strzelectwa próbnego. Mogą oddać niezliczoną liczbę strzałów próbnych. Później następuje już strzelectwo, które zliczamy. 2 razy po 5. Do czystej tarczy strzelamy najpierw 5 strzałów, później następnych 5 strzałów. Wyniki są zapisywane, sumowane, no i pod koniec zawodów będzie opublikowana oficjalna oczywiście lista zwycięzców w swoich kategoriach. Zawodnicy byli w różnym wieku, swoich sił próbowały między innymi dziewczęta. Ciekawie strzelaniem. Pierwszy raz jesteś? Nie, już 2 lata chodzę. Bardzo duża radość z tego, że się na przykład uzyskuje jakąś 10 w tym strzelaniu. Dorosłych było jednak więcej. Interesują mnie takie sporty strzeleckie. Też to właśnie strzelam ze swoim synem, 9-letnim chłopcem, który też zafascynowany jest strzelectwem. Także dawno mnie to interesowało, także chcemy spróbować swoich sił. Dość duże zainteresowanie młodzież szkolna dopisała. Może to dlatego właśnie, że główne uroczystości państwowe są przewidziane na niedzielę, natomiast przedszkola i szkoły w naszej gminie, jak i w całym kraju obchodziły to święto już w piątek, czyli jako dzień wolny. Mamy bardzo fajną frekwencję. Byłem przekonany, że dużo kibiców, tak? Ale się okazuje, że kibice swoją drogą, a zawodnicy startujący swoją drogą. Wszystkie konkurencje są bardzo fajnie obstawione. Najwięcej jest mężczyzn, muszę tak oficjalnie powiedzieć, tak, że kilkunastu panów będzie się za chwilę zmierzy się w karabinie pneumatycznym, ale we wszystkich kategoriach rozdamy dyplomy, puchary, nagrody, że jestem bardzo, bardzo z tego powodu zadowolony. Ostatecznie po sumowaniu wyników pierwsze miejsce w swoich kategoriach zajęli Oliwia Stawniak, Mateusz Jurasik, Paulina Dechmel, Piotr Śliwiński, Natalia Pegen, Rafał Przes, Dominik Pitucha i Adam Dąbrowski.